teraz, kiedy mamy już odpowiednie podglebie historyczne, filozoficzne, metafizyczne, epistemologiczne, terminologiczne i relatywistyczne, możemy w końcu dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. A zapoznamy się z pierwszym historycznie artykułem naukowym, w którym pojawiło się coś a la wieloświat. Tam to pojęcie się oczywiście jeszcze wtedy nie pojawiło. Pojęcie multiverse jest względnie młode, natomiast sama idea wcale nie taka młoda. 1922, czyli prawie 100 lat temu, w momencie nagrywania tego wykładu, czyli w 2018 roku, prawie 100 lat temu. Alexander Friedman, artykuł nosi tytuł Über die Krümmung des Raumes, czyli o zakrzywieniu przestrzeni, artykuł w języku niemieckim, co jest jedną z przyczyn, dla których nie spotkał się tak naprawdę zbyt szerokim odzewem. Natomiast Einstein go przeczytał i rok później zresztą skomentował. Także nie całkiem przeminął i bardzo dobrze, dlatego że to był artykuł naprawdę przełomowy. Co w nim robi Friedman? Friedman, matematyk dodajmy, w tym artykule próbuje odtworzyć z troszeczkę głębszym niż wcześniej uzasadnieniem dwa rozwiązania równań Einsteina, które już wcześniej zaproponowano. Jedno rozwiązanie sformułowane przez Einsteina, drugie przez de Sitera. I to były obydwa rozwiązania statyczne, co oznacza, że parametry tego rozwiązania były niezmienne w czasie. Wszechświat nie miał zmienności w czasie. Tak naprawdę to był pewien obiekt trójwymiarowy o pewnych właściwościach, o pewnych właściwościach geometrycznych, o pewnej zawartości, natomiast nie był zmienny w czasie. Ten wymiar czasowy nie był wykorzystany i Friedman postawił pytanie, no skoro już mówimy o czymś takim jak powiązanie pomiędzy czasem i przestrzenią, o czymś takim jak czasoprzestrzeń, no to dlaczego właściwie mielibyśmy jeden z tych wymiarów pozostawić nieruszony? To jest typowe myślenie matematyka, to nie jest myślenie fizyka. To znaczy, żeby wymyślić coś takiego fizycznie, trzeba by znacznie dużo większej kreatywności, niż żeby wymyślić to matematycznie. Dla matematyka to jest po prostu pytanie o parametry pewnego typu obiektu matematycznego. I zaproponował taką ogólną metodę opisywania tych równań, w których to, jakie zostanie uzyskane równanie, jest uzależnione od pewnego typu parametrów, takich na przykład jak całkowita ilość masy we Wszechświecie, którą on oznaczał dużą literą A. Tak czy inaczej, zaczął od rekonstruowania tych znanych rozwiązań, które nazywał monotonicznymi, więc mamy świat monotoniczny pierwszego rodzaju, potem mamy świat monotoniczny drugiego rodzaju i kawałeczek później bezpośrednio na tej samej stronie nawet pisze, a co by było, gdyby jednak uzmiennić te wielkości? I mówi, no wtedy powstałby świat, który wcale nie jest monotoniczny, tylko jest, jak on to nazywa, świat periodyczny, który występuje dla pewnej kombinacji tych wartości. I co jest charakterystyczne dla tego świata? No, zmienia się jego geometria z czasem. On ją wyrażał poprzez taki promień charakterystyczny, promień krzywizny, który zmienia się. On się tutaj może zmieniać. I zależnie od tego, co wsadzimy do tego modelu, to on może się zmieniać na różne sposoby. Na przykład może nieograniczenie rosnąć, ale może też maleć po osiągnięciu pewnej wartości krytycznej. Czyli w tym modelu, który nas szczególnie interesuje, który on nazywał światem periodycznym, występuje sytuacja następująca. Promień krzywizny wynosi początkowo 0. Potem rośnie, osiąga następnie pewną wartość maksymalną, którą on określał jako x0 i od tego momentu spada, osiągając znowu 0. I tyle. I to jest w zasadzie, jak się nad tym zastanowić, to jest pewna krzywa stanowiąca rozwiązanie pewnego typu równania. On przedstawia tam to równanie i przedstawia tę krzywą wznoszącą się, a potem opadającą, jako rozwiązanie pewnego typu równania. I potem przechodzi do tego komentarza, który w zasadzie jest już komentarzem fizycznym, że zmienną T można tu rozumieć na dwa sposoby. Można albo powiedzieć, że ta zmienna T jest zdefiniowana, jest poprawnie używana wyłącznie dla tego przedziału od początku tej historii do końca. Jakby i to jest cała dziedzina, w której można mówić o wartościach na przykład krzywizny, albo możemy ją rozciągnąć do nieskończoności.
od minus nieskończoności do plus nieskończoności i wypełnić to tego samego typu cyklami powtarzającymi się w nieskończoność, w przeszłość i w przyszłość. I to jest tak naprawdę to. Dopiero po tym komentarzu to stało się w tym momencie pierwszym modelem wieloświata. Dlatego, że mówimy już teraz o jakby interpretacji kosmologicznej tego. Czyli mamy najpierw matematykę, a potem mamy taką krótką uwagę, że to byłby w tym momencie świat powtarzający się, posiadający swój okres, Weltperiode, czyli okres świata, okres, w którym następuje jedna tego typu oscylacja. Natomiast oprócz tego tak naprawdę nie ma w tym artykule zbyt wiele fizyki. Tak już mówiłem, Friedman był matematykiem i jego interesowało głównie to, jakie można znaleźć rozwiązania tych równań, natomiast nie wypowiadał się za bardzo na temat konsekwencji tego. Nie ma tam żadnych uwag na temat tego, jak wyglądałby świat na początku, w momencie, gdy ten promień krzywizny byłby bardzo mały, jakby wyglądał świat na końcu, w momencie, kiedy by był znowu bardzo mały, jaki to ma związek z prawami fizyki, co mogłoby o tym decydować. Jakby nie ma tam zbyt wiele treści fizycznej, to jest po prostu argumentacja matematyczna. To był 1922 rok. W 1923 roku Einstein wypowiedział się publicznie na temat tego artykułu, co ciekawe skrytykował go, ale później wycofał tę krytykę. Zdał sobie sprawę z tego, że Friedman jakby od strony matematycznej wykonał całą robotę prawidłowo. I od tego momentu, już od czasu do czasu, któryś z ówczesnych fizyków, relatywistów publikował kolejny artykuł, w którym pojawiały się jakieś wersje tego typu wszechświata cyklicznego, dlatego że na ówczesnym etapie on jeszcze nie wydawał się aż tak dziwny, jak może się wydawać obecnie. Znaczy, to był czas, w którym dopiero zaczynało być jasne, że wszechświat się rozszerza i tak naprawdę wszystkie szalone modele wydawały się równie prawdopodobne. Jednym z takich bardziej interesujących artykułów tego typu był tekst z 1925 roku Corneliusa Lanczosa, czy Lanczosa, węgierskiego fizyka, również napisany po niemiecku, Über eine zeitliche periodische Welt und eine neue Behandlung des Problems der Ätherstrahlung, co oznacza na temat zeitlich periodische Welt, czyli świat, który jest periodyczny, jest okresowy czasowo i nowego podejścia do problemu Ätherstrahlung, czyli promieniowania eteru. Czyli Lanczos zrobił ten następny krok, mianowicie zainteresował się troszeczkę tą fizyką, która za tym wszystkim stoi. Nie będziemy wracali do tematu eteru, dlatego że ten rozdział jest już jakby za nami zamknięty, tylko zwróćmy uwagę, że był to ten moment, jeden z pierwszych momentów, kiedy ten scenariusz został potraktowany poważnie fizycznie. Gdyby nasz wszechświat naprawdę taki był, ten wszechświat fizyczny, jakie by były tego konsekwencje? I jedną z rzeczy, które zrobił Lanczos, było obliczenie Weltperiode na podstawie dostępnych mu wówczas danych obserwacyjnych, czyli tego okresu, jaki miałby tego typu wszechświat, biorąc pod uwagę to, co już było mniej więcej wtedy wówczas wiadomo o dynamice naszego wszechświata i jego wynik wynosił 10 do potęgi 41 lat. Czyli bardzo, bardzo, bardzo długi. Na tej podstawie stwierdził, że, znaczy, że przedstawia to jako interesującą hipotezę, natomiast ta skala czasowa jest zupełnie niedostępna dla fizyki. Przypomnijmy, że wedle obecnej wiedzy wszechświat ma nieco powyżej 10 miliardów lat, czyli 10 do 10, tu mamy 10 do 41. Wówczas nie było do końca wiadomo, jak stary jest wszechświat, natomiast już było wiadomo, że niektóre gwiazdy mają kilka miliardów lat. W tym czasie mniej więcej zaczynały być coraz lepsze te obliczenia tempa rozszerzania się Wszechświata i zaczynało się robić jasne, że wiek Wszechświata gdzieś, tak mówiąc bezpiecznie, w przedziale między 5 i 20 miliardów lat się mieści. Ten dolny zakres, o czym też sobie za chwilę powiemy, był szczególnie kłopotliwy, bo wydawał się być mniejszy od wieku niektórych gwiazd. Tak czy inaczej, Lanczos myślę, że zasługuje na naszą uwagę, dlatego że on był jedną z pierwszych osób, które potraktowały ten scenariusz poważnie jako fizycy. 1931, drugi kolejny ważny punkt w naszej chronologii tych wczesnych modeli cyklicznych Wszechświata, to jest artykuł Alberta Einsteina na ten temat, w którym on w końcu przyznał, że pierwszy był Friedman, co było o tyle kłopotliwe, że Friedman już wówczas nie żył. Friedman zmarł w 1925 roku, czyli 6 lat wcześniej. No, żył on jednak dosyć krótko. Wspominałem na jednym z wcześniejszych wykładów, że Friedman oprócz tego, że był matematykiem, był też meteorologiem
I tak się złożyło, że w lipcu 1925 roku, czyli w roku, kiedy zmarł, wybrał się na jedną z swoich wypraw balonem meteorologicznym, pobijając ówczesny rekord świata w wysokości wzniesienia się tego typu balonem. Było to 7400 metrów, więc Friedman był przez pewien czas rekordzistą pod tym względem. I w niektórych źródłach można znaleźć taką informację, że Friedman zachorował po tej wycieczce balonem, że się przeziębił i zmarł w wyniku wyziębienia się w tym balonie meteorologicznym. Ale jakby historycy, którzy to troszeczkę dokładniej zbadali, twierdzą, że to jest jednak takie lekkie uproszczenie. On był w lipcu w tym balonie, a zmarło mu się w wrześniu, jeśli się nie mylę. Takie są właśnie skutki tego, że nie wszystko się notuje na kartkach, a ma się fatalną pamięć. Zmarł kilka miesięcy później, a już Państwo w ramach pracy domowej sprawdzą, czy to był wrzesień czy październik na przykład. W każdym razie zmarł parę miesięcy później, natomiast najprawdopodobniej przyczyną jego śmierci był dur brzuszny, niezdiagnozowany, którego nabawił się wcale nie w balonie meteorologicznym, lecz na Krymie, gdzie był w podróży poślubnej. Także dosyć nieszczęśliwa końcówka życia, no jeden z takich tragicznych życiorysów fizyki, raz ze względu na to, że no, jego życie zakończyło się tak wcześnie i tak tragicznie, ale dwa też ze względu na to, że jego życie naukowe nie uległo, nie spotkało się z takim docenieniem za jego życia, na jakie zdecydowanie Friedman zasługiwał. Wymyślił tak naprawdę w tym jednym krótkim artykule coś, co później poczęto określać jako wielki wybuch, czyli początek wszechświata w osobliwości początkowej. Do postaci pełnej fizycznej teorii doprowadził to później Georges Lemaître i jemu zwykle przypisuje się wymyślenie wielkiego wybuchu. Natomiast nawet w artykułach na temat wieloświata można spotkać się z opinią, że to Einstein wymyślił wieloświat. Tymczasem tak naprawdę był to Friedman i w jednym i w drugim przypadku. Także zapamiętajmy Aleksandra Friedmana. I w tym roku urwiemy tę część historii, czyli w 1931, kiedy no można by powiedzieć tak naprawdę, że teorie wieloświata wkroczyły na salony, dlatego że swoją pieczęć przybił na nich Albert Einstein. Wcześniej były oczywiście te artykuły, był Friedman, był Lanczos, były też zupełnie inne osoby, które to badały w Japonii. Ukazał się artykuł, ale w języku japońskim na ten temat, w związku z czym nie było jeszcze tego w pierwszym obiegu fizyki. W latach 30. było to już zdecydowanie w pierwszym obiegu fizyki i zaczęła się też jednocześnie bardzo poważna krytyka. Tak to bywa z dobrymi ideami w kosmologii, zresztą w każdej porządnej nauce, że gdy tylko zostaną porządnie sformułowane i znajdą się na świetle dziennym, zaczyna się ich porządna, poważna krytyka. I tej krytyce i dalszym losom wszechświata cyklicznego poświęcony będzie wykład następny.